Szczawnica świętuje w tym roku stulecie pierwszego wystawienia sztuki Wesele Góralskie Jana Malinowskiego i 120-lecie zespołu regionalnego. Obchody jubileuszy rozpoczęły się w Worku Gościnnym. To szczególne wydarzenie dla Szczawnicy związane z Janem Malinowskim. Wybitny góral pieniński, postać, która stworzyła piękną historię i tą historię wspieramy, choćby podkreślając to swoją obecnością, mówił marszałek Witold Kozłowski, wręczając zespołowi Polonię Minor. Zwyczajowo zawsze przy takich okazjach honorujemy nagrodami lub odznaczeniami tych, którzy najbardziej są zasłużeni. W tym wypadku na setną rocznicę wręczyłem całemu zespołowi, ale na ręce pani Anieli Krupczyńskiej z Masalskich nagrodę województwa, złoty medal Polonia Minor. Szczególnie za to, co przez te 100 lat zespół uczynił, mając na uwadze dochowanie tradycji przodków, czyli kultywowanie obrzędów, zwyczajów, tradycji, pieśni, tańca, muzyki. Pani Aniela Krupczyńska, kierownik głównego zespołu regionalnego Jana Malinowskiego, otrzymała także medal ziemi nowotarskiej nadany przez zarząd główny OSP w Nowym Targu. Z nagród i wyróżnień cieszył się cały zespół. To szczególny czas dla nas, ale myślę, że i dla mieszkańców Szczawnicy, dla których kultura szczawnicka nie jest obojętna, mówił Maciej Czaja, jeden z członków zespołu. Chciałbym, aby ta historia, ta tradycja dalej była kultywowana, aby młodzi chcieli uczestniczyć w takich wydarzeniach, aby właśnie szukali też w takich wydarzeniach inspiracji. Właśnie ta nasza rodzima kultura, nasza mama ojczyzna, to chyba dla nas powinno być najważniejsze. Niedzielne wydarzenie w Szczawnicy uświetniły występy artystyczne, specjalnie przygotowane przez organizatorów, wspólne życzenia, rozmowy i wzajemna integracja.